Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus mówił również do uczniów. Był pewien bogaty człowiek. Miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego dobra. Wezwał go zatem i rzekł mu: cóż to słyszę o tobie? Rozlicz się ze swojego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Rządca zaczął się zastanawiać, co mam zrobić, skoro mój pan odbiera mi zarząd. Do kopania ziemi nie mam sił, żebrać się wstydzę. A, już wiem, co zrobić, żeby po odsunięciu mnie od zarządu przyjęto mnie do swoich domów. I zaczął pojedynczo przywoływać każdego z dłużników swojego pana. Pytał pierwszego: ile jesteś winien mojemu panu? On odpowiedział: 100 baryłek oliwy. Rzekł mu: weź swój rachunek, siadaj tu zaraz i napisz 50. Potem drugiego zapytał: a ty ile jesteś winien? On odpowiedział: 100 korców pszenicy. Rzekł mu: weź swój rachunek i napisz 80. Pan pochwalił tego nieuczciwego zarządcę, bo przezornie postąpił. Synowie bowiem tego świata roztropniejsi są w stosunku do sobie podobnych niż synowie światła. Może najpierw przypomnijmy sobie, uświadomimy kontekst tej Ewangelii. Otóż ona, ten dzisiejszy fragment Ewangelii jest umieszczony w Ewangelii Łukasza zaraz po przypowieści o, tak zwanej przypowieści o synu marnotrawnym. Tę przypowieść o synu marnotrawnym Pan Jezus powiedział do faryzeuszy i uczonych w piśmie, ale na pewno uczniowie też tę przypowieść słyszeli i pewnie myślę, że mogli też być trochę zaskoczeni treścią tej przypowieści, czy w ogóle też wcześniejszej przypowieści o zagubionej drachmie, o zagubionej owcy, którą słyszeliśmy wczoraj. Myślę, że uczniowie wszyscy uczniowie Pana Jezusa mogli być tym zaskoczeni, co Pan Jezus wtedy mówił. I teraz Pan Jezus właśnie im, uczniom, jakby ciągnie ten temat dalej, jakby kontynuuje tę myśl i mówi o człowieku, który na pierwszy rzut oka jest nieuczciwy. Jest nawet nie na pierwszy rzut oka, po prostu jest człowiekiem nieuczciwym. Nie dość, że trwoni majątek jako rządca, czyli sam, można powiedzieć, jest grzesznikiem. To jeszcze pomniejsza, bez wiedzy, bez zgody, nie, swojego pana, właściciela, nie, tych dóbr, pomniejsza dług dłużników swojego pana. Czyli nie dość, że trwonił, nie? Majątek pana, niedobrze nim zarządzał, to jeszcze na koniec, nie? Jakby jeszcze można powiedzieć, że pogorszył swoją sytuację. I rzeczywiście, kiedy on trwonił ten majątek, to się rzeczywiście temu jego panu, gospodarzowi się nie podobało. Rzeczywiście, no, nikt nie powinien ani swojego, ani cudzego majątku trwonić. Żadnego dobra nie powinniśmy trwonić. Czyli mówiąc takim naszym teraz tutaj językiem, już to przekładając na naszą rzeczywistość, no, nikt z nas nie powinien grzeszyć. Natomiast wszyscy jesteśmy otoczeni grzesznikami. Wokół nas są ludzie, którzy są dłużnikami właśnie naszego Pana, którym jest Bóg. Każdy z nas jakoś trwoni ten Boży majątek, którym zarządza. Każdy z nas jakoś, można powiedzieć, trwoni siebie, nie? Zawsze, kiedy grzeszymy, właśnie to wtedy jakby trwonimy siebie. Ale też wyrządzamy właśnie komuś krzywdę. I teraz co się dzieje?
ten człowiek przeszedł do takiego sposobu trwonienia, nie? Jakby właśnie tego majątku, który okazał się jednak po myśli swojego pana. Mianowicie pomniejszając dług, czyli jakbyśmy teraz dzisiaj powiedzieli odpuszczając grzechy, właśnie grzesznikom, przebaczając. Właśnie ten człowiek trwoniący majątek swojego pana, on jakby przeszedł do innego sposobu zarządzania majątkiem swojego pana, który polegał na pomniejszaniu długu jego dłużników. Właśnie ilekroć ja przebaczam drugiemu człowiekowi. Jako ksiądz mam taką szczególną rolę, nie? Że mogę przebaczać w sakramencie pojednania, ale każdy z nas może przebaczyć drugiemu człowiekowi. Ktoś nam zrobił jakąś przykrość, ktoś nam miał pomóc, nie pomógł, ktoś zamiast nam pomóc, nam zaszkodził. I właśnie, ja mu teraz przebaczam, to właśnie robię coś, co się podoba mojemu Panu, Bogu, chociaż to jest jakoś niesprawiedliwe, chociaż ten człowiek na to obiektywnie nie zasługuje. Ale właśnie w tej przypowieści, jeżeli ten gospodarz, ten Pan z tej przypowieści jest figurą Boga, to właśnie Bóg nam się jawi jako po prostu ten, który chce przebaczać, odpuszczać. Więc kiedy my odpuszczamy, kiedy my przebaczamy, no to po prostu działamy po jego myśli. Nawet jeżeli po ludzku jest to niesprawiedliwe, nawet jeśli po ludzku byśmy powiedzieli, nie powinno się, to jest nieuczciwe. A jednak Pan pochwalił tego nieuczciwego zarządcę, że przezornie postąpił. Bo ten człowiek jakby nie mógł już naprawić, nie, swoich błędów. I tak jak każdy z nas, nie? Każdy z nas popełnił w życiu jakieś ileś grzechów, których już nie jesteśmy w stanie naprawić. Nie cofniemy czasu, nie zmienimy nic. Co się stało, już się nie odstanie. Ale możemy wybaczyć tym, którzy przeciwko nam zgrzeszyli. Możemy nie patrzeć nienawistnie na tych, którzy przeciwko innym zgrzeszyli. Możemy po prostu odpuszczać. Możemy być, mówiąc inaczej, miłosierni. I kiedy jesteśmy właśnie miłosierni, to nie tylko, że zyskujemy miłość, akceptację, sympatię, tak można by powiedzieć, nie, tych, którym odpuszczamy, ale zyskujemy też akceptację samego Boga, bo się to Bogu podoba. Czyli mówiąc inaczej, można powiedzieć, że jakoś spłacamy właśnie ten swój dług, jakoś ratujemy się z opresji jako grzesznicy. Dlatego modlimy się w modlitwie Ojcze Nasz. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Myślę, że te słowa, one jakoś do tego nawiązują. Nie mogę odkupić moich win. Nie jestem w stanie naprawić tego, co zepsułem moimi grzechami, ale mogę przebaczyć innym grzesznikom. Czyli mogę wykazać się miłością. I ta miłość, właśnie, którą wykaże się przebaczając innym, ona przykryje wiele grzechów. Tak mówi święty Paweł, że miłość przykrywa wiele grzechów. Właśnie to jest dokładnie to. Czyli po prostu w obliczu naszego grzechu, oczywiście unikajmy grzechu, jak się tylko da.
Unikajmy grzechu, ale nie jesteśmy w stanie całkowicie go uniknąć i mając tego świadomość, widząc te swoje grzechy, nie rozpaczajmy, tylko po prostu kochajmy, przebaczajmy innym, darujmy innym ich winy, ich długi, a wtedy Pan będzie się po prostu nami cieszył, pomimo tego, że tak wiele w życiu zgrzeszyliśmy.